Ladies and gentlemen, welcome to the Malta International Airport. The local time here is 6:45 with slightly windy but overall good weather conditions. Please remain seated with your seatbelt fastened until the fastened seatbelt sign is switched off. When it is safe to leave your seat, take care when opening the overhead compartments, as items may have shifted during transit. The crew would like to welcome back those aboard and wish you all. Pamiętam, że swego czasu dużo z Adamem wychodziliśmy, na przykład jeździliśmy na rowery. I Adam mówił, że no, jest taka Gabi i ona mu się tak podoba. A no, ale on nie wie do końca, jak to zrobić, żeby byli razem. Gdybym jako jego rok młodszy kumpel, i to jeszcze taki bez dziewczyny, umiał mu wtedy doradzić, pewnie Adam z Gabrysią wzięliby ten ślub jeszcze w liceum, a teraz by posyłali swoje najmłodsze dziecko na studia. Kiedy Gabi mi powiedziała po raz pierwszy, że zaczyna się spotykać z Adamem, na poważnie. I ja tak, jak to? Tak, jakby znają się nie od dziś, znają się od dawna. Ich znajomość miała różne etapy i tak dalej, była przyjaźń, różnie było. Jednak tak mówię, kurczę, oni są tak z pozoru w sumie dosyć różni. Jednak po jakimś czasie okazało się, że bardzo się myliłam. Kiedyś gdzieś, dawno temu, Gabi powiedziała Adamowi: spotkajmy się za 10 lat. I tak się stało. Decyzja, później młodzieńcza sympatia przerodziła się w miłość. Wniosłaś tyle radości w życie Adama, za co się jesteśmy ci ogromnie wdzięczni. Jesteś piękną i mądrą kobietą. Razem z twoją mamą jesteśmy ogromnie dumni z mężczyzny, jakim się stałeś. Jesteś moją ukochaną córeczką. Kochałbym cię, nawet gdybyś zgasiła słońce. Adam i Gabrysia roztaczają aurę pełną przyjaźni, miłości i otwartości. To nie jest coś, co spotyka się na co dzień. Właśnie dlatego to, co wspólnie tworzą, jest czymś pięknym i wyjątkowym. Myślę, że kiedy w przeszłości do siebie się zbliżyli, po prostu spotkali się może w nie do końca właściwym czasie i niewłaściwym miejscu, ale tylko po to, żeby za parę lat spotkać się w jak najbardziej właściwym miejscu, o jak najbardziej właściwym czasie.